W Orzechowie z okazji nadchodzącego Dnia Kobiet zorganizowano koncert coverowy pod tytułem Być kobietą nie tylko dla pań. Wystąpiły dwa duety, Piotr i Anastazja oraz Justyna i Dario. Wydarzeniu patronowało Starostwo Powiatowe we Wrześni. Marcowy koncert, pewnie z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet, ale też Dnia Mężczyzny, który przypada 10 marca. Zaprosiliśmy mieszkańców Orzechowa, okolic, żeby posłuchali, zobaczyli wyjątkowych artystów. Będziemy gościć dzisiaj dwa duety, znany nam duet Anastazja i Piotr, który wraz z nami swoją karierę rozpoczynał tutaj też w Orzechowie, w okolicach, ale niespodzianka dla mieszkańców to drugi duet Justyna i Dario. To polsko-włoski duet, który nagrywał właśnie jeszcze niedawno płytę we Włoszech. Przyjechali niemalże prosto nasz koncert z Włoch. Myślę, że będzie wyjątkowo i magicznie. Widownię zapełniło prawie po brzegi około 250 osób. Moja babcia jest z Orzechowa, pochodzi moja mama, więc można powiedzieć, że tutaj się wychowałem. Chodziłem do przedszkola i tutaj spędziłem całe swoje dzieciństwo. I bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy tutaj zagrać. Na takiej fajnej, dużej scenie, wspólnie z moją córką, która już jak widać jest dorosłą kobietą. Co wam się udało osiągnąć muzycznie? Muzycznie? No myślę, że bardzo dużo, zwłaszcza mnie, tutaj się udało osiągnąć, ponieważ gram w wielu znanych zespołach, m.in. z Felicjanem Andrzejczakiem, który też tutaj urodził się obok w wiosce w Pięczkowie. Gram z Rui Carlosem Ferreirą, gram też z Robertem Chojnackim, więc trochę tych zespołów znanych, lubianych jest na moim koncie, a Anastazja rozwija swoją karierę cały czas, no i może powie sama teraz. Dobrze. Aktualnie. My będziemy nagrywać sobie pierwszą waszą piosenkę. Jaka to jest muzyka? Pierwsza piosenka to jest w ogóle cover, nawiązujące do w ogóle całego tytułu koncertu Być kobietą. Ta piosenka, ponieważ cały koncert jest dedykowany właśnie dla kobiet z okazji Dnia Kobiet, także Być kobietą jak najbardziej pasuje. Poprosimy, żeby pani nam jako kobieta wytłumaczyła właśnie, co jest w słowach tej piosenki szczególnego. Ojeju, jest o wielkich marzeniach, jest o tym, że jest wspaniale nosić wielkie kapelusze, biżuterię. No i oczywiście marzymy o tym najbardziej, kiedy smażymy naszym mężczyznom chociażby naleśniki i prasujemy koszulę. A po taki wielki przebój sięgać to jest jakaś odpowiedzialność? Zawsze sięgając po właśnie utwory innych gwiazd, to jest odpowiedzialność taka, żeby nie zepsuć tego utworu, ponieważ ludzie są przyzwyczajeni jednak do tych wersji oryginalnych, ale jest to zawsze ciekawe, ponieważ przychodzi to przez jakby nasz filtr, przez naszą osobowość, także możemy coś zawsze nowego wyciągnąć z tego utworu. Co się czuje, jak się śpiewa z córką na jednej scenie? Ogromna radość i rzadko kto ma taką okazję, żeby właśnie tak rodzinnie występować. No i my się rozumiemy bez słów na scenie, także fantastycznie. A dlaczego taka właśnie konfiguracja, że tato z córką? Konfiguracja to tak naturalnie wyszło. Tak naprawdę ja całe życie gram. Córka dorastała w domu muzycznym, no i poszła w moje ślady, z czego się cieszę, jestem dumny. Być kobietą, być kobietą, oszukiwać, męczyć, zdradzać. Nawet gdyby komuś miało to przeszkadzać. Mieć smoki lub biżuterię, kapelusze takie duże. I od stałych wielbicieli wciąż dostawać listy, róże. Na bankietach, wernisażach pokazywać się codziennie. Być kobietą, ta tęsknota się niekiedy piosenki, największe włoskie przeboje śpiewamy po polsku i po włosku. Generalnie ja po polsku, Dario po włosku, ale też ja się uczę włoskiego, a Dario polskiego. Skąd pomysł na to, żebyście się połączyli muzycznie?
to jest przypadkowo, ona występowała tam, gdzie ja, a po koncertu się spotkaliśmy, wypiliśmy kawy, gadaliśmy o taki nowy projekt i... Ja całe życie promuję piosenkę włoską i no i taka Włoch mi spadł z nieba. Puf. I wydaje mi się, że no w tym momencie to, co robię, robiłam całe życie, stało się jeszcze bardziej takie włoskie, takie bardziej prawdziwe. I no działamy tak naprawdę dobre pół roku, ale widzę, że idzie w fajnym to kierunku. Właśnie, trzymajcie za noc kciuki. My śpiewamy dla ludzi, ważne, że ludzie się bawią, takie nasze polsko-włoski remix tego, stare utwory włoskie, zrobiliśmy teraz język polski też, żeby na razie jest okej. Wesoło. Jest ale wesoło. Chciałam też dodać, że nagraliśmy już wideoklip do naszej autorskiej piosenki, a to już jest. Właśnie wróciliśmy kilka dni temu z Włoch, gdzie nagrywaliśmy też wideoklipy. Na koncercie serwowano kawę i słodkie wypieki od koła gospodyń wiejskich Orzechowianki.